koszach na dziesięcioleciu zespołu Luteńka. No właśnie, pani Tereska jest chyba członkinią tego zespołu. Członkinią. Prezesem. Trochę prezesem, kierownikiem. Trochę. Kierownikiem muzycznym jest pan Andrzej Chwaluczyk. No i tak, jest nas 8 w zespole. No i dzisiaj świętujemy jubileusz dziesięciolecia. Jest zaproszonych 10 zespołów, my 11. W sumie do 120 osób będzie. To są zespoły zaprzyjaźnione. Zespoły zaprzyjaźnione, do nich jeździmy, oni do nas przyjeżdżają. Możemy któreś z nich wymienić? Tak, zespół Studzieńczanie, zespół ze Studzianki, zespół Śpiewam, bo lubię Złomas, Zielona Kalina z Dubowa, Kaczeńce z Czosnówki, to już jest odrębna gmina Biała Podlaska, Poranna Rosa z Korczówki, no to jeszcze nasza gmina, teraz jeszcze raz na Ludowo z Chuszczy, to jest też nasza gmina, mam już Dąbrowicy zespół Tęcza, to już też jest gmina Tuczna. Jeszcze z Rzeszczynki będzie, też jest zespół, to też już całkiem Sosnówka. Zaczynałyśmy w 2014 roku. No, był inny skład trochę, no bo tak dwie osoby to odeszły, już tak choroba ich zmogła. Dwie osoby doszły, ale skład się trochę zmienił, no ale dalej działamy, nie poddajemy się. Czy zmienił się repertuar w międzyczasie? Repertuar to jest taki jak trzeba, to czy maryjne, czy biesiadne, czy kolędy, czy jakie, to wszystko co trzeba, to się dostosowujemy. Lubicie i śpiewamy. Śpiewać? Lubimy śpiewać i przy kole gospodyń działamy, raz w tygodniu się spotykamy. Sukcesy? Sukcesy, no to tak jako takich, to jeszcze jako z zespołu to nie mamy, bo na miejsca nie ja śpiewamy, myślę, nie występujemy. Jest to, że 10 lat przetrwałyśmy. 10 lat przetrwałyśmy.